Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego prawnicy z reguły ubierają się na czarno? To samo z sędziami. Czemu zawsze mają czarne szaty? Powiem wam, gdy ktoś odziewa się w czerni, w naszym mózgu powstaje wrażenie, że ta osoba jest potężna. Może Coco Chanel miała tego świadomość, gdy projektowała słynną małą czarną, która w jej zamyśle była przeznaczona dla silnych kobiet. Ale czy czerń w ogóle jest kolorem? Teoretycznie nie. Tymczasem niektórzy twierdzą, że jest, ponieważ trzeba połączyć różne pigmenty, aby uzyskać ją na papierze. W rzeczywistości jednak czerń i biel to odcienie, a nie kolory. Zostawmy te rozważania i skupmy się na czymś jeszcze ciekawszym. Brytyjska firma twierdzi, że opracowała najczarniejszy na świecie czarny? Lub najciemniejszy materiał. Jego pigment jest tak silny, że nasze oczy nie są w stanie określić jego kształtu i formy. Substancję nazwano Vantablack, a powstała ona z nanorurek węglowych. Te maleńkie struktury pochłaniają aż 99,96 całego światła, które pada na ich powierzchnię. Standardowa czarna rzecz, na przykład bluza z kapturem lub obraz, pochłania od 95 do 98% padających promieni świetlnych. W tym kontekście można zrozumieć, dlaczego ludzie opisują ten materiał jako dziurę. Nie sądzę, żebyście dobrze się prezentowali w odzieży Vantablack, choć pewnie byłoby to intrygujące. Ludzka sylwetka stałaby się całkowicie niewidoczna, więc wyglądalibyście dwuwymiarowo. Z kolei najbielsza biel nie jest dziełem człowieka. Możemy ją znaleźć w naturze i ma wiele wspólnego z ciekawym owadem, chrząszczem z rodzaju Cyphocillus. Mimo że w Azji Południowo-Wschodniej jest on uważany za szkodnika, jego białe łuski mogą być jaśniejsze niż jakakolwiek inna biała rzecz w przyrodzie. Po zbadaniu tego stworzenia naukowcy odkryli nowy rodzaj superbiałej powłoki. Znajdująca się w niej substancja to chityna, związek chemiczny blisko spokrewniony z glukozą, silnie odbijający światło. Wiele białych produktów, które możemy znaleźć w sklepach, jak filtry przeciwsłoneczne i farby, zawiera cząsteczki, które odbijają dużo światła, ale w większości występują pod postacią dwutlenku tytanu lub tlenku cynku. Aby mieć jakieś wyobrażenie o tym, jak potężny jest ten biały pigment, pomyślcie, że musicie pomalować jedną ścianę pokoju na biało. Jeśli chcecie uzyskać bardzo wyrazisty odcień, być może będzie trzeba nałożyć kilka warstw. Jeśli pomalujecie ją super białą powłoką, wystarczy wam warstwa o grubości 10 mikronów. To cieńsze niż kosmyk włosów. Co prawda ten związek chemiczny nie jest jeszcze gotowy do użytku komercyjnego, ale gdy naukowcy zakończą jego testowanie, pewnie będzie obecny w kosmetykach, a nawet żywności. Jak wiecie, firmy starają się kreatywnie dobierać kolory do swojego brandingu. Ma to wiele wspólnego z tym, jak postrzegamy różne kolory. Dzieje się tak, bo różne barwy mogą wywoływać różne emocje. Niektóre firmy używają czerwonego koloru w swoim logo, ponieważ wywołuje on poczucie pilnej potrzeby. Można tego doświadczyć w wielu sieciach fast foodowych. Z kolei niebieski sprawia, że ludzie się uspokajają, czujemy się bezpieczniej, dlatego często ten kolor stosuje się w branży medycznej lub motoryzacyjnej. To samo tyczy się zielonego. Kojarzy nam się ze wzrostem i naturą. Z kolei pomarańczowy sprawia, że czujemy się pewni siebie i pełni entuzjazmu. Dlatego stawiają na niego sklepy internetowe. Czarny jest używany przez marki, które chcą być postrzegane jako eleganckie i luksusowe. Większość wysokiej klasy perfum lub marek odzieżowych wybiera czarne logo i czcionki. Lista jest długa. Fiolet kojarzy się z królewskością i bogactwem, a biel z perfekcją i czystością. Odnotowuje się nawet związek między postrzeganymi przez nas kolorami a naszą pamięcią. I można to sprawdzić. Powiedzmy, że uczycie się do egzaminu. Spróbujcie przygotować dwa zestawy fiszek zawierających te same informacje. Jedna niech będzie czarno-biała, a druga w różnych barwach. Prędzej czy później zorientujecie się, że kolorowy zestaw zapewnia lepszą wydajność. Dlaczego? Ponieważ szanse na zapamiętanie faktów przedstawionych w kolorach są większe. Nasz mózg jest przystosowany do tworzenia różnego rodzaju połączeń. Jeśli wiąże określony kolor z informacją, z większą dozą prawdopodobieństwa zapisze się w pamięci. Możecie przeprowadzić eksperyment oglądając ten sam film. Za pierwszym razem w czerni i bieli. Spróbujcie zanotować, ile szczegółów zapamiętaliście z seansu. Przy ponownym obejrzeniu, tym razem w kolorze, na pewno wyłapiecie więcej.
Następnym razem, gdy będziecie na pokładzie samolotu, zagrajcie z przyjaciółmi lub rodziną w małą grę. Poproście wszystkich, aby wypatrywali żółtych przedmiotów na pokładzie. Nie liczą się ubrania lub rzeczy innych osób, tylko obiekty znajdujące się w samolocie. Zdradzę wam mały sekret. Nic nie zobaczycie. To dlatego, że większość linii lotniczych poza jedną nie używa żółtego koloru w wystroju lub elementach reklamowych. Jeśli będziecie wpatrywać się w żółty kolor wystarczająco długo, zrozumiecie dlaczego. Wkrótce spostrzeżecie, że przyprawia o zawrót głowy. Nic dziwnego, że linie lotnicze, a także inne rodzaje firm transportowych unikają żółtego. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia mdłości na pokładzie. Każdy ma swój ulubiony kolor. Jaki jest wasz? Prawdopodobnie niebieski. Dobrze trafiłem? Spokojnie, nie jestem magikiem, to tylko statystyki. We wszystkich krajach i kulturach niebieski to najczęściej wybierany kolor. Prawdopodobnie ma to wiele wspólnego z faktem, że wywołuje uczucie relaksu i sprawia, że czujemy się spokojni. Drugim najbardziej lubianym kolorem jest fioletowy, a trzecim czarny, nawet jeśli ustaliliśmy, że technicznie to tylko odcień. Wiemy, że Mars to czerwona planeta, ale skąd wziął się taki odcień? Nasz kosmiczny sąsiad jest pokryty pewną substancją, mianowicie tlenkiem żelaza. My też mamy ją w naszych ciałach. Jest to związek chemiczny, który nadaje naszej krwi charakterystyczny odcień. Znacie ten stan, gdy przez jakiś czas siedzicie w jasnym pokoju i nagle gasicie światło? Szary odcień, który widzicie przez ułamek sekundy, ma nawet swoją nazwę. To Eigengrau. Tłumaczy się to jako wewnętrzny szary lub własny odcień szarości. Kolory mogą nawet wpływać na to, jak smakuje jedzenie. Badania wykazały, że jeśli spożywamy to samo danie w różnokolorowych miskach lub talerzach, może ono smakować inaczej. Przeprowadzono pewien eksperyment z gorącą czekoladą. Uczestnikom podano napój w czterech różnych kubkach – białym, kremowym, czerwonym i pomarańczowym. Nie wspomniano, że w każdym kubku jest ten sam płyn. Uczestnicy mieli stwierdzić, który jest smaczniejszy. Prawie wszyscy powiedzieli, że najlepsza była gorąca czekolada z pomarańczowego i kremowego kubka. Kiedy się rodzimy, możemy postrzegać świat tylko w czerni i bieli z kilkoma odcieniami szarości. Pełne spektrum osiągamy w wieku około 5 miesięcy. Ale zastanawialiście się kiedyś, jaki jest pierwszy kolor, który widzimy? Czerwony! Dlatego tak wiele zabawek i innych rzeczy dla noworodków zawiera różne odcienie tej wyrazistej barwy. Psy mają jeszcze większe problemy z rozróżnianiem kolorów. W przeciwieństwie do nas, widzących kombinację czerwieni, niebieskiego i żółtego, psie oko ogranicza się do odcieni niebieskiego i żółtego. Jeśli chcecie, aby wasz pies lepiej z wami współdziałał, stawiajcie na niebieskie lub żółte zabawki. Kolor waszego samochodu może wpływać na wasze bezpieczeństwo na ulicach. Badania dotyczące powiązań między wypadkami a kolorami aut wykazały, że biały pojazd jest najbezpieczniejszy. To znaczy, w oparciu o statystyki, jest najmniej prawdopodobne, że ulegnie wypadkowi. Najryzykowniejszy kolor to czarny. Łatwo zrozumieć dlaczego. Czarne auto trudniej zauważyć w niesprzyjających warunkach pogodowych. Ponadto drogi są ciemne, przez co takie samochody wtapiają się w otoczenie, a nasza reakcja może być spóźniona.